wyścig przyjęcia rozwiązań przejdziemy już do finansów. Więcej zabawy, więcej, proszę Państwa, tańca. Nie musimy tutaj tak siedzieć, modlić się. Więcej zabawy, więcej tańca. Radio Koncert. Dziękuję Państwu, Radio Maryja Katolickiego głosu w naszych domach. Jeden z tych złych wydarzeń.
Proszę Państwa, walentynki katolickie, czy pogańskie, czy jakie tam tak, akurat. Jest tym szaladem, decyzja i można go przyjrzeć, że nie jest tak.
tak pisze, nie wiadomo, co to był klasę, się zajmował zadowolenie, że amerykańskie czeszowne są organizacje, czyli koordynacje, że jest uchwalenią ustawa, bo dnia w zasadzie. Nie, ja tylko przypominam, bardzo pamiętają, że ona przyjmie takie duże wyprzedzenie, ma tak duże wyprzedzenie, mam to wiadomo. I ja dziwię, że się wtedy do danych miesiąców, czy czasami nawet w roku, w tym przypadku, było to bardzo znaczące wyprzedzenie, dlatego że te konsultacje wymagają też być może w czasie spotkania, być może jutro, doradca prezydenta Trumpa z Bliskiego Wschodu, Jared Kushner, wystąpiąc jego zięć, ma przedstawić jakiś zarys planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu, dla Izraela i Palestyny. Tutaj też tutaj pójdę jeszcze po tej linii. Ambasador był w Polsce, ambasador Weiss, powiedział, że ta konferencja daje to prestiż dla Polski, a prestiż daje siłę. Nie, czy taki fakt, gdyby miał miejsce jutro ogłoszenie takiego projektu, inicjacji pewnych procesów politycznych właśnie w Polsce, czy to nie daje tego prestiżu, a więc jakiejś takiej pozycji Polski w tym świecie międzynarodowym?
Radio Tonchita.